już pogodziłam się z tym, już inaczej nie jest, nie będzie, już tak się zdarzyło, brat oddał swoje życie i to jest takie radość w sercu, że nie jesteśmy sami z tą tragedią, że są ludzie, którzy stoją z nami, że są tacy ludzie jak tutaj na Śląsku, chociażby Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, którzy po prostu no, bardzo dbają o to, żeby pamięć nie zginęła. Młodzi ludzie będą o tym pamiętać, dopóki w ogóle ludzie będą pamiętać, no to pamięć o górnikach na pewno nie zaginie. A to się im należy, bo oni oddali chyba największą ofiarę, jaką człowiek może oddać, swoje życie. Nas pozostawili w ogromnym żalu, w ogromnym smutku. Te całe rodziny, przecież to jedno wielkie cierpienie. To nie jest tak, że my tylko pamiętamy w grudniu. To cały rok się pamięta. Ten dzisiejszy świat musi pamiętać o tamtej rocznicy, musi pamiętać o tamtych wydarzeniach. Gdybyśmy nie upamiętniali tej zbrodni na kopalni Wujek, no to nie moglibyśmy tworzyć historii. To tak jest, to nie tylko Piłsudski tak powiedział, ale generalnie rzecz biorąc, życie to przynosi. Jeżeli my młodym pokoleniom szczególnie nie przekażemy tego, co tutaj się wydarzyło, jeżeli nie przekażemy tego, co było za komuny, no to ten naród i to pokolenie zostanie bez tożsamości. A tak generalnie rzecz biorąc, myślę, że to rocznice przede wszystkim są po to, żebyśmy nie tylko nie zapominali, nie tylko czcili, ale przede wszystkim właśnie, żebyśmy przekazywali ten system wartości, który mieli górnicy, którzy tutaj na Wujku walczyli o godność, walczyli o drugiego człowieka, ponieśli ofiarę najwyższą, a w takim rachunku ciągnionym ta ofiara najwyższa była ofiarą skuteczną, bo odzyskaliśmy jako kraj niepodległość. 20 stycznia 1981 roku wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, z założeniem, że na koniec roku wracam do kraju. O wydarzeniu dowiedziałem się gdzieś 3 dni po fakcie, czyli 19 bądź 20, gdzie w polonijnej gazecie był artykuł, gdzie poinformowano, że na kopalni Wujek takie zdarzenie miało miejsce i były wypisane nazwiska ofiar, nazwiska i imiona, a w przypadku mojego brata było tylko nazwisko. Więc jeszcze gdzieś tam tkwiło coś, że nie wiadomo, czy to mój brat. Z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, no wiemy, że to było wydarzenie, które przełożyło się na dalszy los naszego kraju, tak? Teraz będąc na koncercie w Filharmonii Śląskiej 13, zaśpiewali o górnikach z kopalni Wujek i też łzy się same do oczu cisną, także że no, to są takie zdarzenia, które jakoś ciężko zapanować i że czas trochę zaciera rany, ale jednak no, są momenty, w których nie jesteś w stanie zapanować nad emocjami. Przywołuję do nas górników pacyfikowanej kopalni Wujek, którzy zginęli walcząc ze zniewoleniem w obronie prawa do godnej pracy. Józefa Czekalskiego, Ryszarda Gzika, Zbigniewa Wilka, Joachima Gnidę, Bogusława Kopczaka, Józefa Gizę, Zenona Zająca, Andrzeja Pełkę, Jana Stawiśnickiego.